Okej, witamy serdecznie na konferencji prasowej. Widać, że nas widać i słychać. Jesteśmy na żywo przed Sądem Rejonowym w Rybniku, gdzie odbyła się dzisiaj sprawa. Sprawa Natalii Ruś z oskarżenia prywatnego przeciwko ośrodkowi monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, czy na odwrót, nieważne. W każdym razie... Byliśmy na tej rozprawie. Rozprawa pierwsza jest ze względu na charakter oskarżenia jest pojednawcza. To, co należy na początku zaznaczyć, to to, że oskarżony w tym przypadku, czyli ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, się nie wstawił. O co w tej sprawie chodzi? Chodzi o to, że jakiś czas temu tenże ośrodek przeprowadził szereg akcji szykanowania Natalii, która tutaj z nami stoi, wynikiem czego było zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura podjęła ten wątek, złożyła akt oskarżenia do sądu. Ponieważ Natalia absolutnie nie czuje winy w związku z tym, co jest jej zarzucane, postanowiła sama złożyć z pomocą naszą, pana mecenasa, pozew z oskarżenia prywatnego o naruszenie dóbr osobistych. I dzisiaj właśnie było pierwsze posiedzenie, nie rozprawa, a posiedzenie, tak zwane pojednawcze, na którym się nie wstawiła strona oskarżana. My jako Fundacja Polskie Veto dołączyliśmy do tej sprawy na zasadzie strony społecznej z artykułu 90 Kodeksu Postępowania Karnego. Natomiast nie mogliśmy uczestniczyć w całym tym posiedzeniu, jak pani referendarz, okazało się, uargumentowała to tym, że to jest tylko taka techniczna sprawa, chociaż w przypadku innych sądów mamy takie doświadczenie, że nawet w tej sprawie pojednawczej mogliśmy uczestniczyć. Jeszcze jeden element, który też jest taką dziwną kwestią, jeszcze niewyjaśnioną. Na sali sądowej zastaliśmy panią, która nie była w todze sądowej sędziego. Jak się okazało, była to nie pani sędzia, a referendarz. Co prawda jest to zgodne z przepisami, natomiast nie dostaliśmy informacji na samym początku, że jest to pani referendarz i pani referendarz też się nie przedstawiła. Tak de facto nie wiemy, z kim mieliśmy do czynienia. Próba kontaktu w międzyczasie z rzecznikiem prasowym sądu jest bezskuteczna. Tyle jakby zarysem tej sytuacji. Myślę, że aspekt prawny spokojnie omówi pełnomocnik, czyli mecenas Sławomir Korbela. Zapraszam, panie mecenasie. Dzień dobry, jesteśmy po rozprawie, po posiedzeniu pojednawczym w Sądzie Rejonowym w Rybniku. Tutaj jak pan powiedział, odbyła się sprawa z oskarżenia prywatnego pani Natalii. I sąd w osobie tym razem pani referendarz skierował sprawę do posiedzenia do trybu zwykłego, na rozprawę prowadzonej w trybie zwykłym, z uwagi na to, że przepisy kodeksu postępowania karnego tak to obligują w przypadku niestawiennictwa się oskarżonego prywatnego. Pomagamy pani Natalii w jej problemie, w jej sprawie też wspierają Fundacja pana Grzegorza Płaczka, Nowe Spektrum Skobiura i tutaj obecna Fundacja Polskie Veto i państwo, którzy są obecni, też wspierają. Dziękuję. Natalia? Dzień dobry, ja witam serdecznie. Ja chciałam tylko kilka zdań powiedzieć, że jest mi po prostu bardzo przykro, że druga strona, czyli oskarżeni z ośrodka, nikt z ich strony się nie wstawi. Jest mi przykro, że nie dążą do żadnego pojednania, tylko wychodzą w pewien sposób na taką wojnę. A ja jako 24-latka widzę, że zaczęłam życie na jakimś wyższym poziomie, skoro muszę wychodzić z nimi na tak zwaną wojnę. Oni nie chcą jakby zakończyć tego wszystkiego. Widać, że
nie chcą pokoju między nami. Od 2021 roku cały czas mnie atakują. Nieważne, co powiem, nieważne, co zrobię, zawsze mają do mnie problem. A ja tylko w mediach staram się pokazać, jak po prostu żyje katoliczka w Polsce, która wyznaje taką zasadę jak czystość przedmałżeńską. I oni nazywają mnie szkodliwą, podczas gdy ja staram się młodych ludzi nauczyć jak najwięcej dobrych zasad, żeby nie było takiego zniewolenia, które teraz właśnie oferuje cały ten świat, tych wszystkich właśnie takich zagrożeń. Jest mi po prostu przykro, bo czuję, że całe moje życie zostało w pewien sposób zrujnowane już w wieku właśnie wtedy, gdy miałam 22 lata, bo nie mogę przez to znaleźć pracy, bo każdy pracodawca, nawet z zwykłego butiku w mieście, tutaj u mnie w Rybniku, powołuje się na to, co OMZRiK publikuje o mnie. Nikt nawet nie słucha tego, że jestem niewinna, że nic mi nie grozi, że żadnej jeszcze w ogóle żadnego jakby wyroku nie było, nie ma nic właśnie prawomocnego. Oni się tylko powołują na to, co OMZRiK publikuje i jakby całe, wszyscy pracodawcy uznają to, że po prostu słowo święte, tak jakby OMZRiK pisał cały czas na mój temat prawdę. Oni od samego początku kłamią i wciskają w moje usta to, coś, czego nie powiedziałam. Ja chciałabym mieć spokojne życie, ale widać, OMZRiK tego nie chce. Dziękuję. I zapraszam też Romana Fritza, który reprezentuje Konfederację Korony Polskiej, ponieważ wraz z posłem Grzegorzem Braunem też jako pierwsi się zainteresowali w ogóle tym tematem i też nagłośniliśmy problematykę tego, że OMZRiK oskarża nie tylko Natalię, ale wielu też innych, którzy w jakiś tam sposób negatywny się wypowiadają no, na różne tematy światopoglądowe. Poseł Grzegorz Braun jako pierwszy zaproponował nagłośnienie tego problemu na przykładzie tej sprawy. Także zapraszam, Roman Fritz. Szanowni Państwo, w czasach szczęśliwie minionych mieliśmy nad sobą urząd, który mieścił się w Warszawie na ulicy Mysiej, powszechnie znany jako Urząd Cenzury, publikacji, widowisk itd., itd. W tej chwili oficjalnie tego nie ma, natomiast cenzura praktyczna, fizykalna dotyka nas wszystkich za pośrednictwem różnego rodzaju agend, środowisk w gruncie rzeczy lewicowych, trzeba to oficjalnie powiedzieć. Ta organizacja, której nazwy tutaj kilka razy nazwa padła, Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, ma swojego szefa, proszę Państwa. I ten szef, niejaki pan Gaweł, ukrywa się za granicą, poza Unią Europejską, dlatego że jest skazany prawomocnym wyrokiem. I taką organizację, sąd, który tutaj powinien stać na straży konstytucji i prawa, respektuje niestety takie środowiska i organizacje spod ciemnej gwiazdy, które sobie robią no nic z tego i nie przyjeżdżają nawet się pokazać na posiedzeniu pojednawczym, które miało być dzisiaj. Natomiast nasz czas, energia są zaangażowane, bo będziemy bronić czy Natalii, czy innych osób, które są prześladowane przez ten obercenzorski urząd w postaci OMZRiK-u i nie spoczniemy, póki w Polsce nie zapanuje prawo i sprawiedliwość. Dziękuję. Tak, drodzy Państwo, Fundacja Polskie Veto prowadzi taką dosyć szeroką akcję wspierania wielu osób, które stanęły przed sądem z oskarżenia właśnie OMZRiK-u, więc jeżeli Państwo też doświadczają podobnych sytuacji, zapraszamy do kontaktu z Fundacją. My chętnie pomożemy, udzielimy wsparcia i merytorycznego, i prawnego. Zachęcam też do odwiedzenia strony omzrik.com.